Warto oczywiście nie wyrzucać resztek, na przykład skórek od mandarynek, od pomarańczy, od kiwi, od bananów, czy od różnego rodzaju owoców, czy też możliwe też od warzyw, bo zawsze to jest dobry nawóz. I dlatego dzisiaj będzie film właśnie, jakich nawozów oczywiście używam. Jakich oczywiście nawozów używam, naturalnych, z czego, konkretnie z czego. Dlatego dziś zapraszam do oglądania tego właśnie filmu. A z tej strony oczywiście Kael Wieślimień. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście Kaela. Dzisiaj oczywiście opowiem wam mniej więcej, jakich nawozów oczywiście stosuję, tak dalej, tak dalej. I mamy oczywiście kilka przykładów, których ja oczywiście używam. Kilka przykładów, to znaczy kilka oczywiście nawozów. Tu mam oczywiście przedstawiane zdjęcie, że wszystko, praktycznie wszystkie resztki, wszystko dajemy praktycznie do kompostownika, tak? Ale ja oczywiście z jednej strony daję do kompostownika, ale te moje domowe, do moich roślin domowych, do owoców, do takiego innych rzeczy, to ja praktycznie nie wyrzucam, tylko to po prostu wykorzystuję jako nawóz płynny. Po prostu to jakoś dodaję do butelek, zalewam wodą, dodaję łyżeczkę praktycznie cukru. Zresztą dwie łyżeczki cukru i mam po prostu bardzo dobry nawóz dzięki temu. Ale też dobry nawóz jest taki na przykład z kawy, z tych resztek od kawy, na przykład spadów po maszynie, czy tam jakieś tam po kawach parzonych. Te całe resztki, wszystko to się bardzo dobrze nadaje po nawozach. Nadaje się do nawożenia roślin domowych, do praktycznie do wszystkiego, dlatego tak to mniej więcej użyję. To ja może w takim razie wymienię, czego ja ogólnie używam, jak to dodaję i tak dalej. Także pierwszą rzeczą, którą ja oczywiście używam jako nawóz, to jest oczywiście skórki od mandarynki. Mogą to być też skórki od pomarańczy, mogą to być też skórki od bananów. Praktycznie wszystkiego skórki, ale tu oczywiście chcę podkreślić, że skórki mandarynki posiadają coś takiego, że jak się je zamoczy w wodzie, doda się dwie małe łyżeczki cukru, albo chociaż dwie duże łyżeczki cukru, to właśnie wymieszanie je w zimnej wodzie, wszystko ładnie wymieszanie. Postoi to jakieś parę godzin, może nawet stać 24 godziny. Wtedy po prostu tym podlewamy. Wtedy jest gwarancja, że mamy po prostu lepszą jakość tych. Nie, przepraszam, nie lepszą jakość, tylko lepszy wygląd liści na roślinach. I nie tylko, mogą też powstać też nowe liście, tak? Dzięki tego nawozu mogą powstać nowe liście i lepszy wygląd liści. Mogą też dojść nowe korzenie dzięki temu. To jest oczywiście bardzo dobry nawóz, także bardzo go oczywiście polecam, bo często go używam. Drugi oczywiście to jest właśnie kawa. Kawę praktycznie zawsze dajemy do. Zresztą, jak wypijemy kawę sypaną, czy spada z maszyny, na przykład Philipsa Senseo, to na przykład zostaje się nam taka mokra kawa. Nią wykorzystujemy do kwiatów, czy do czegokolwiek innego. Możemy też suszyć wszystko i po prostu dodajemy. To jest oczywiście dobry przykład, bo ostatnio dałem ten właśnie kawę sypaną. Tak, kawę sypaną. Wypiłem po prostu kawę sypaną i dałem właśnie tą resztkę, co już została od picia. To dorzuciłem do wanilii. I teraz oczywiście wanilia wypuszcza nowe liście. Także tak to już mniej więcej wygląda, ale jeżeli chodzi o te praktycznie inne rośliny i tak dalej, to oczywiście wam pokażę jeszcze dzisiaj w tym przeglądzie oczywiście roślin, bo długo przeglądu roślin nie było. Dlatego dziś się oczywiście pojawi. I tak jeszcze chciałem powiedzieć, że przepraszam oczywiście, że wczoraj i przedwczoraj nie było materiału, ale no po prostu nie było czasu, tak? Nie było po prostu czasu. Jakiś czas temu chyba nawet nie było długo dosyć czasu, chyba 3 dni, może 4, ale oczywiście z góry oczywiście za to przepraszam. Mam nadzieję, że rozumiecie, ale niestety z braku czasu, no nie ma jak, ale dziś oczywiście mam wolny czas, także mogę taki materiał zrobić. Dobrze, to było oczywiście tak, skórki mandarynki, kawa, teraz oczywiście ryż. No właśnie, czemu oczywiście ryż?
Woda, dokładnie woda z ryżu, ale przed ugotowaniem ryżu, to po prostu wlewamy zimną wodę do garka. Nie solimy tego ryżu, nie solimy tej wody. Broń Boże, nie solimy tej wody. Bez soli wkładamy ryż, gotujemy ten ryż. Potem, jak się on ostudzi, i tak dalej, wlewamy do jakiegoś naczynia, do czegoś. Zostawiamy to na 24 godziny. Na drugi dzień możemy tą wodą z ryżu podlewać. To oczywiście Wam też pokażę w tym przeglądzie roślin, jak to praktycznie wygląda, i tak dalej. Także oczywiście zachęcam i zapraszam. To oczywiście był trzeci składnik, ryż. Kolejny składnik to oczywiście jest czosnek. Czosnek może być obojętnie jaki: mielony, suszony, zwykły, normalny. Praktycznie każdy jeden czosnek może oczywiście być. Ogólnie czosnku to ja praktycznie do roślin domowych nie używam, ale do storczyków jak najbardziej. I powiem Wam szczerze, że do storczyków najlepiej działa czosnek. Także polecam. No i oczywiście kolejny, to będzie chyba już ostatni składnik, to oczywiście to jest skrzyp polny. Skrzyp polny, no oczywiście często go używam. Skrzyp polny się przydaje do roślin, na przykład do roślin egzotycznych, na przykład do cytrusów. Dzięki oczywiście temu skrzypu, jak podlewamy raz na miesiąc tym skrzypem, wtedy te liście od cytrusów nie spadają. Dzięki temu ma takie właściwości skrzyp, że po prostu te liście nie mają siły spadnąć, tylko się bardziej wzmocnią i będą silniejsze. Silne drzewo, dzięki temu nie tylko te liście nie będą spadać, ale też się wzmocni bryła korzeniowa i to samo mogą też wypuścić nowe liście. Czasami jest tak, że może tam jakiś coś tam się pojawić na liściach, ale to jest prawdopodobnie mało prawdopodobne, bo często jest tak, jak mamy na przykład mandarynkę czy cokolwiek, jakiś inny owoc mamy na parapecie i na przykład, nie wiem, coś tam na niego siada, czy coś, jakieś odchody, czy coś takiego, czy od wełnowca, czy coś czegoś, to właśnie dzięki właśnie skrzypowi polnemu, to jest zabójcza broń właśnie na wełnowce, na to wszystko. Wtedy te wełnowce w ogóle nie siadają na te mandarynki, bo wiedzą, że jest popryskane i podlane skrzypem, a wiadomo, że skrzyp bardzo okropnie cuchnie. Dlatego oczywiście to był ostatni składnik, który ja oczywiście wymieniłem, którego oczywiście używam właśnie. Robię oczywiście gnojówkę ze skrzypku, właśnie tym podlewam. Było jeszcze więcej składników, ale podałem takie najwięcej tych składników, co tak praktycznie mogłem polecić. Oczywiście to było 5 składników. Mandarynka, skórki od mandarynki, kawa, ryż. Co tam jeszcze było? Momencik, mandarynki, kawa, ryż, bodajże coś tam jeszcze było, ale dokładnie nie wiem co. Już wiem. Mandarynki, kawa, ryż, czosnek i skrzyp polny. Także 5 składników, które ja oczywiście polecam do wykorzystania nawozów naturalnych. Robić z tego nawozy naturalne i zobaczycie, że wasze kwiaty się na pewno podniosą. Najlepiej odstawić te różne chemiczne rzeczy i korzystać z tych naturalnych nawozów i dodawać troszeczkę czy cukru, bo wiadomo, cukier to oczywiście to jest pożywka, ale uwierzcie mi, że cukier razem z skórkami mandarynkami to działa takie cuda. Oczywiście tu też skłaniam się w podziękowaniu dla jednej pani, która mi to o tym powiedziała w sklepie, bo po prostu nie dowierzałem, ale jak uwierzyłem i spróbowałem to zrobić, to byłem pełen podziwu i zaskoczony. Także wielkie brawa dla tej pani, że wpadła na taki pomysł. Nie wiem, czy wpadła na taki pomysł, ale mówiła, że dosyć długo go używała. Dzięki temu ma dłuższe życie dla kwiatów. Także brawa dla tej pani. Brawa. Wielkie brawa. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, o ten właśnie o nawozach. Bo dziś oczywiście był film o nawozach, tak? Także wszystko mniej więcej, co mogłem, to powiedziałem, jak to praktycznie wszystko ładnie wymieniłem, oczywiście o co chodzi. Jeżeli chodzi o przepisy, o takie tam inne rzeczy,
to myślę, że w kolejnych materiałach ogrodniczych, poradach ogrodniczych oczywiście KLA, mam nadzieję, że się pojawi taki, czy też może opublikuję przepis, jak to mniej więcej zrobić taki nałóg właśnie ze skórek od mandarynek i oczywiście dodać do tego zimnej wody i cukru. Także oczywiście to było na tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście porady ogrodnicze KLA, oczywiście na YouTube. No i oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli chcecie oczywiście być na bieżąco. I z mojej strony to by było na wszystkie. Dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.